sumie Urząd Miasta Strzegom na organizację tegorocznych ferii zimowych przeznaczył 33 tysiące złotych. Pieniądze rozdzielone zostały na 4 organizacje pozarządowe z terenu gminy, które w ramach swojej działalności zorganizowały dzieciom i młodzieży różne zajęcia w czasie ferii. Otrzymaliśmy 13 tysięcy dotacji z budżetu gminy w ramach ochrony i promocji zdrowia i z tych środków zorganizowaliśmy 4 wyjazdy do kina i na kręgielnię w Legnicy. W sumie z tej oferty skorzystało ponad 200 uczniów nie tylko naszej szkoły, ale i gimnazjów i innych szkół ponadgimnazjalnych. Też były dzieci z podstawówek. Na zakończenie ferii UKS LO zorganizował dla podopiecznych wyjazd do opery oraz wypad na narty do Zieleńca. Dla najmłodszych mieszkańców gminy przygotowano inne, atrakcyjne zajęcia. Koło Przyjaciół Dzieci Kopernikus zorganizowało art ferie. W ramach tegorocznych ferii dzieci z naszej szkoły, niestety tylko 35 dzieci mogło brać udział w tych feriach. Były to, czy są zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, dzieci grały na instrumentach, zajęcia taneczne, uczyły się chociażby polskich tańców narodowych, zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, pracowni komputerowej, zajęcia dziennikarskie, matematyczne, przyrodnicze, także cały wachlarz zajęć. Natomiast uczniowski klub sportowy Aktywna Kostrza przygotował dla dzieci z okolicznych wsi czas wolny na sportowo. UKS Aktywna Kostrza zorganizowało w dniach od 16 do 20 stycznia ferie zimowe dla 40 uczniów z naszej placówki i z okolicznych wiosek z Żelazowa. Przyjeżdżały nawet dzieci z Wiśnicy do nas. W tym czasie dzieci mogły bezpiecznie i ciekawie spędzić czas wolny. Wyjeżdżały na baseny do akwaparku do Świebodzic, na lodowisko tutaj do Osirów w Strzegomiu. Oczywiście mogły brać udział w zajęciach profilaktycznych, sportowych. Uwieńczeniem tego całego zimowiska był przyjazd teatru profilaktycznego, w którym dzieci były zarówno uczestnikami, jak i widzami całego przedstawienia. Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów Gminy Strzegom również włączyło się w organizację tegorocznych ferii zimowych. Przygotowało ciekawy program zajęć dla ponad 120 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W ramach wspólnie spędzanego czasu na feriach zimowych staramy się, żeby dzieci miały ten wypoczynek jak najbardziej atrakcyjny i taki, żeby był dla nich niezapomniany i ważny. W związku z tym organizujemy wycieczki, wyjazdy, byliśmy już w kinie w Legnicy, wybieramy się na basen, liczne konkursy, zawody, gry. Jest to czas dla nich, także wszyscy wychowawcy, pedagodzy, którzy zajmują się dziećmi, starają się uatrakcyjnić ten czas tak, żeby był dla dzieci ważny. Nam również udzielił się klimat ferii zimowych i postanowiliśmy razem z dzieciakami pograć w tenisa stołowego oraz pojeździć na łyżwach. Zabawa była przednia.